wiedzieliśmy, że przed meczem jesteśmy już na strefie spadkowej, mimo że dwa mecze mniej od pozostałych zagraliśmy. I wiedzieliśmy, że potrzebujemy tych punktów. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy ten mecz. I myślę, że z przebiegu całego spotkania Iskra naprawdę bardzo dobrym była przeciwnikiem. Ale też w pierwszej połowie bardzo dobrze broniliśmy i też szukaliśmy tych swoich szans za plecami Iskry i były ku temu sytuacje. Szczególnie w pierwszej połowie mogliśmy skończyć tą połowę większą ilością bramek i wtedy na pewno większy by był spokój w drugiej połowie. Natomiast cieszy na pewno fakt, że po stracie bramki od razu też ruszyliśmy do ataku i strzeliliśmy na 2 na 1. No później kontrowersje same wyszły. Ja nie wiem, co tam dokładnie się działo, ale wiem, że na pewno nie było ręki. Laska dostał w twarz i moim zdaniem bardzo dobra decyzja sędziego, że cofnął karnego i mogliśmy się cieszyć z 3 punktów. Po tym, co się ostatnio działo, to też trochę taki zastrzyk motywacyjny, kop motywacyjny. Czujecie, że teraz może być już tylko lepiej? Znaczy, na pewno my się budujemy z treningu na trening, z meczu na mecz. Wiemy, jak to też wygląda i myślimy tylko i wyłącznie na najbliższym meczu. Tak jak było z Grudziądzem, chcieliśmy bardzo szybko go przeanalizować. Wiedzieliśmy, że bardzo słabo zagraliśmy jako cały zespół. A do tego meczu podeszliśmy zupełnie inaczej. Widać było determinację, zaangażowanie, skupienie, koncentrację, komunikację. No i też trochę szczęścia też jest potrzebne, a szczęściu trzeba pomóc i cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz i przygotujemy się do ciężkiego tygodnia, który jest przed nami. Jeszcze ja się zapytam, Piotr, kto mi gra lepiej jak ma nóż na gardle? To, kurczę, no może i tak, no nie wiem, no na pewno cieszy fakt, że jak ma nóż na gardle, to widać, że chcemy wyrywać to zwycięstwo i wygrywać. Może to dla kibiców jest może lepsze, nie wiem, ale na pewno chcemy każdy mecz wygrywać, bo widzimy, jak to wygląda w tabeli, wiemy, chcemy się piąć w górę i cały czas walczyć o swoje najwyższe cele. Wiadomo, początek był ciężki, ale zapominamy o nim, analizujemy, no i skupiamy się na przyszłości.